Browar Zamkowy Cieszyn będzie ważył piwo na polskich chmielach. I to nie byle jakich, bo lokalnych. A w dodatku cieszyńskich, a właściwie to dębowieckich. Bo właśnie w Dębowcu 8 maja miało miejsce sadzenie pierwszych chmielników. Będzie to plantacja symboliczna, bo niewielkich rozmiarów. Ale nie o wielkość tutaj chodzi, a lokalny akcent. Dlaczego padło na Dębowiec? No dlatego, że po pierwsze w samym Cieszynie to jest zabudowa miejska i uznaliśmy, że działamy mimo wszystko w interesie regionu, czyli Stella, czyli jesteśmy regionem Śląska Cieszyńskiego, a Dębowiec jak najbardziej tutaj pasuje. A miałem przyjemność spotkać się z wójtem gminy Dębowiec, panem Tomkiem Brannym. Cudowny człowiek, dlatego że byłem u niego chyba z 8-9 miesięcy temu, latem, ponieważ miałem taki projekt, że chciałem tutaj zrobić gdzieś w pobliżu browar, nieduży browar, mały browar i byłem u niego z zapytaniem, czy nie ma jakiegoś terenu, który by do tego miejsca się nadawał, no porozmawialiśmy to. No ale 3 miesiące później się okazało, że grupa Heineken postanowiła browar zamkowy w Cieszynie zamknąć. No i ta wiadomość to jednak był grom z jasnego nieba. Nie? Będzie dębowieckie piwo? Pewnie tak. Pewnie tak. Na pewno tak jak mówiłem, że poznałem się z panem wójtem w zbliżonych okolicznościach. Było mi przykro, że mimo, że on naprawdę zaangażował się, chciał mi pomóc, no nic z tego nie wyszło, ale jak pomyślałem sobie, robiłem plantację chmielu, no to pierwsza myśl, mówię, Dębowiec, wracam, dzwonię, mówię, panie Tomaszu, będziemy chmiel robić. On mówi, niech pan powtórzy jeszcze raz. Ja mówię, chmiel. Mówi, jaki chmiel? Ja mówię, no ja normalnie, plantację. Pan wspomniał symboliczne miejsce, tak? Symboliczna plantacja, tak? Jak to będzie wyglądało? To jest areał, który nam pozwoli raz w roku zrobić, na początku z tego, co mi Dominik, nasz piwowar, mówił, jedną warkę, ale docelowo to będzie kilka, piwa świeżo nachmielanego świeżym chmielem. Nie? To jednak jest inny aromat. My nie chcemy być producentem chmielu, ponieważ to robią ojciec i syn piłatowie, robią to najlepiej i niech robią, niech robią. Bardzo jestem im wdzięczny, że dla takich szaleństw, jak ja wymyśliłem, oni się zdecydowali poświęcić piękny majowy weekend, nie? I raz w roku, zaraz po chmielobraniu, na które już serdecznie wszystkich zapraszam, będzie impreza. Od razu mówię, że to tutaj to nie będzie nieużytek. Tutaj będziemy siać nieco spóźnieni jęczmień. Też na tą okoliczność tego piwa i potem tu będzie ściernisko. Nas spotkał wielki zaszczyt, że akurat to na terenie naszej gminy pojawiło się pierwsze pole chmielu. Dzięki uprzejmości pana Adama Ledy, ponieważ znaliśmy się wcześniej, zapytał mnie, czy mam jakiś ciekawy pomysł na usytuowanie pola chmielowego, żeby to było bardzo atrakcyjne widokowo i wystawowo, dlatego właśnie znajdujemy się dzisiaj tutaj na pograniczu Iskrzyczyna Dębowca w gminie Dębowiec. Bardzo bym chciał podziękować z tego miejsca osobom, które wyraziły zgodę na wydzierżawienie tego gruntu panu Michałowi Stańkowi oraz jego siostrze. Dzięki tym ludziom możemy tutaj dzisiaj być i w tym miejscu sadzić chmiel. Sadzenie odbywało się pod czujnym okiem m.in. Józefa Piłata, plantatora chmielu z Lubelszczyzny. Są różne odmiany tego polskiego chmielu. Tutaj w Dębowcu jak to będzie wyglądało? Tutaj jest 3 odmiany. Jedna jest odmiana amerykańska, Cascade. I 2 odmiany polskie. To jest lubelski i Oktawia. No myślę, że na tych warunkach powinien ten chmiel urosnąć, chociaż nie wiem, jakie wydajność będzie, jak on to będzie planował. Zobaczymy, będziemy obserwować go wspólnie. No właśnie, wspomniał pan o warunkach, to jakie to muszą być warunki sprzyjające? Warunki dla chmielu ogólnie, tak przyjęto, to już badano od dawna, że na Lubelszczyźnie jest specyficzny mikroklimat. No i ten chmiel się zachowuje bardzo dobrze, natomiast on rosnąć będzie rósł wszędzie, bo chmiel rośnie i w Wielkopolsce. Kiedyś było tego chmielu nawet sporo, dzisiaj to jest bardzo mało, ale gro to na Lubelszczyźnie.
to w pierwszym roku, to on teraz po posadzeniu, on po prostu się przyjmie i to on jakiś tam plon da, ale to plon tak około 30%, może 20%. Dopiero w drugim roku więcej, a w trzecim roku już będzie pełny zbiór tego chmielu. To jest roślina oczywiście wieloletnia, która może na plantacji być, jeśli go tam jakiś szkodnik nie wyniszczy, to może być 20 i 30 lat. Plusem lokalnej uprawy chmielu będą nie tylko walory smakowe. Pomysłodawcy stawiają również na edukację. Chciałbym, żeby browar był nie tylko miejscem, w którym się waży piwo, ale był też miejscem edukacji. W tej chwili trwają ostatnie prace związane z nową taką ścieżką muzealną, bo my dzisiaj jesteśmy żywym muzeum. Pierwsze sadzonki chmielu już przytuliły dębowiecką ziemię. Teraz potrzebują czasu i sprzyjających warunków, ale pomysłodawcy wierzą, że już we wrześniu będą się mogli cieszyć pierwszymi tak zwanymi szyszkami. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.